Znany fighter, raper, poznaniak, czyli hit internetu Bonus BGC. Witam serdecznie, dzisiaj wyjazdowo, prosto z Poznania, co prawda nie na Łazarskim rejonie, ale niedaleko. Moim gościem jest gwiazda internetu, zawodnik MMA, fighter, raper, czyli Bonus BGC. Siema, pozdro 600 na rejonie, lecimy z tematem. Tak jest, bardzo miło, fajnie, że przyszedłeś. Bonus, powiedz mi, czy twoją pasją większą jest sport czy muzyka? Wiesz co, no ja ogólnie zajmuję się głównie muzyką, tak? No, to jest mój pieniądz i tak dalej. Gram te koncerty, dodatkowo jeszcze gram charytatywnie na różne inne tam rzeczy, bardzo dużo pomagam charytatywnie. No nagrywam teraz nową płytę, czwartą, bo nagrałem 3 płyty razem z Body Christem. Teraz czwartą płytę nagrywam solową, która będzie miała miejsce premiera w 2019, październik, listopad, właśnie za rok. No a sport to jest moja pasja, to moje hobby, dodatkowa jakaś tam rzecz. Po prostu trenuję sobie tam trochę boksu, trochę tam właśnie K1 i siłownia i te sprawy, nie? Po prostu zamiast na przykład pić alkohol albo tam na przykład jakieś inne używki brać, wolę sobie trochę potrenować, nie? Ale to już pijesz jeszcze, czy już w ogóle? Wiesz co, nie powiem, że w ogóle, od czasu do czasu, jak są jakaś okoliczność, to wiadomo, to wypiję sobie jakieś tam piwko czy jakąś lufę, ale tak na co dzień, żebym miał jakieś parcie, żeby codziennie chodzić do sklepu i pić piwo, to nie. To słuchaj, no to może kurde, a lufa pytanie byśmy nagrali kiedyś? W przyszłości? Oj co, no teraz na pewno nie, a może w przyszłości, wiesz, wszystko jest możliwe, nie? A, no to fajnie. Ale czyli mówisz, że żyjesz teraz z muzy? Żyję głównie z muzyki i z YouTube'a. A, i z YouTube'a. Tak. Dobry hajs jest z YouTube'a? Wiesz co, no to jest różnie, nie? No ogólnie jeżeli chodzi o YouTube, jako tam wrzucanie filmików i tam prowizje z tych reklam i tak dalej. To są śmieszne pieniądze. No to nie są duże pieniądze. No wiadomo, tam kilka stów miesięcznie jest z tego. No ale ja głównie żyję na przykład tam z reklam. Kontrakty reklamowe, tak? Kontrakty reklamowe, jakieś tam nagrywam też życzenia urodzinowe, tam zamówienie na fanpage'u, na moim mailu. A czyli jak ktoś chce, to może sobie nagrać, możesz mu nagrać życzenia urodzinowe, oczywiście, tak? Oczywiście, nie ma żadnego problemu. I ile taka usługa kosztuje? Wiesz co, 3 dyszki biorę za 3 dyszki? To. Tak. A mam tyle ofert, że nie jestem w stanie podawać numer konta. Kopiuj wklej tylko, nie? Kopiuj wklej, a imienia, tak. Imiona ci się nie mylą? Nie. Wiesz, ja już nagrałem ponad 1000 filmików, więc ja już mam jakąś tam formułkę. Aha. I po prostu zmieniam, jeżeli ktoś chce coś dodać od siebie, to po prostu dodaję, a tak po prostu lecę półtorej minutki mniej więcej, filmik trwa, lecę po prostu swoją kwestię, nie? Aha. A powiedz mi, czy masz na przykład za złe, że niektórzy ludzie cię kiedyś wykorzystywali? Mówię tutaj, biję tutaj do Pakola. Wiesz co, no... Powiem ci tak, z perspektywy czasu no już tak nie przywiązuje się do tego, tak? No też ten wywiad trochę mnie wypromował, tak? Jakby nie patrzeć. No ale wiadomo, były wrzucone do sieci takie fragmenty, które nie powinny być wrzucone z tego wywiadu. Mówisz no, o na przykład wymiotowaniu, tak? No na przykład ten fragment, różne inne fragmenty, ale ogólnie no... Żyje się dalej, było co było, teraz po prostu rozwijam tam swoją karierę dalej, bawię się tym sportem, muzyką, mówię na YouTubie fajne pieniążki, idzie zarobić. Dodatkowo jeszcze mam własny sklep internetowy ze swoimi ciuchami, aha, BGC Streetwear, no i bardzo fajnie BGC Streetwear, tak? Tak, BGC Streetwear, bardzo fajne pieniążki też można na tym zarobić, zawsze kilka stówek miesięcznie też jest dodatkowo, więc no nie ma co narzekać ogólnie, nie? Ale masz jakiś żal do Pakola jeszcze, czy coś? W jakiej jesteście teraz relacjach? Wiesz co, no my ze sobą w ogóle nie gadamy. Aha. Tam zaprosił mnie nawet tam ostatnio po raz kolejny do znajomych. Nie przyjąłem tego zaproszenia. Po prostu no jakiś tam żal mam, tak? Wiadomo, z perspektywy czasu, wiadomo, no teraz jestem obojętny jakby, nie? No widzieliśmy się przed walką Wojtka Goli ze mną, gdzie walczyliśmy właśnie tutaj w hali Citizen. Poznaniu. Ten na ich kanał, na Wyzwanych, tak? To jest to? To była ta walka? Tak. No i się widzieliśmy w przerwie, zbiliśmy tylko szybko pionę, podał mi rękę, no to czemu miałbym mu nie podać tej ręki, nie? No i na tym nasza znajomość się zakończyła, nie mamy ze sobą nic wspólnego i mam nadzieję, że nie będziemy mieli już nic wspólnego, nie? Aha.
A czy, a propos tych walk i sportu, to jest z ciebie fighter też uliczny? Bijesz się na ulicach? Wiesz co, teraz już nie, teraz już się nie biję. Kiedyś za młodego, wiadomo, jak chodziłem do gimnazjum, to tam się bardzo często biłem. Łamałeś nosy? Wiesz co, no łamałem nosy, czy tam zęby wybijałem, tak. No, luja sprzedawałeś? Sytuacje. Tak. Wiesz co, no to były stare czasy, no, jak chodziłem do gimnazjum, no to trzeba było się bić o swoje, wiadomo. Ja jeszcze nie byłem typowym poznaniakiem, pochodzę z Wrześni, więc tam wiadomo trzeba było się też jakoś tam pokazać, wykazać jakiś szacunek w szkole, na Łazarzu jakieś tam sobie wyrobić i po prostu no, często się biłem. Miałem tam, nie wiem, raz na dwa tygodnie jakąś bójkę. Przeważnie wszystko wygrywałem, więc no mówię, ale teraz na ulicy nie ma takiej potrzeby nawet, nie? Nie ma takiej potrzeby. A ilu, bo mówiłeś, u Pakola mówiłeś, że 8 typa poskładałeś najwięcej? Jak tak, to, tak, tak. Jak tak, to było? No nie, po prostu wiesz, wracałem z imprezy i kilka osób po prostu do mnie podeszło i tam fikało, więc miałem akurat taki stan lekkiej nieważkości, że po prostu odurzenia. No, no i podszedłem do tego normalnie. Nie wiem, czy to było dokładnie 8, bo ale kilku ich było. Jak nie? Japońskie taborety poskładałeś. Dokładnie. Okej, okay. A jak cię, jak cię poznaniacy w ogóle teraz odbierają? Jak wiesz co, bardzo dobrze. Powiem ci szczerze, że no naprawdę super, w Poznaniu jestem jak papież i tak samo w Warszawie jak wychodzę, tak? To jak papież, nie? No to co, jak będziesz w Wawie, to się odzywaj zawsze, ja jestem warszawiak z Krikos. Nie ma problemu, nie ma problemu, będę się odzywał. Wiesz co, no robią ze mną bardzo często zdjęcia, tam zawsze nikomu nie odmówiłem zdjęcia, przybijam zawsze pionę, dodatkowo jeszcze tam chwilę pogadam, jak mam czas, więc nie ma problemu, jestem bardzo otwarty na fanów, więc... Jakbym brał chociaż 10 złotych zdjęcia, to dzisiaj bym był miliarderem. Z Cadillaciem przyjechał. Dokładnie, A powiedz mi, czyli poznaniacy cię fajnie przyjmują, Warszawa cię fajnie przyjmuje. Tak. A na przykład o co najczęściej proszą oprócz tych życzeń? Coś jeszcze? Wiesz co, no nie. No oferty walk na przykład, że chcą się bić z tobą? Nie, wiesz co, no znaczy się mam tam na fanpage'u tam od czasu do czasu jakąś wiadomość, że tam zorganizuję jakąś galę na przykład ze mną, czy ten. Ale ja po prostu już powiedziałem sobie już tydzień temu, napisałem nawet takiego posta na fanpage'u i napisałem na Instagramie, że to już jest koniec, koniec z walkami. No ja mam 29 lat, wiadomo, mógłbym jeszcze kilka lat sobie spokojnie powalczyć, zarobić fajne pieniążki, ale mówię, dla mnie pieniądze to nie wszystko, ja sobie bardzo dobrze żyję, mam 4 przeciętne krajowe miesięcznie, więc no to ładnie. Nie ma co narzekać. Nie? I teraz mieszkasz w Obornikach, prawda? W Obornikach mieszkam, tak. Pod Poznaniem. Tak. A powiedz mi, czy jak ci się podobało Fame MMA? Jakie masz wspomnienia? Jesteś zadowolony? Bo ja oglądałem tą relację i powiem ci, że byłem w szoku. Wszyscy tam jak jeden mąż krzyczeli bonus. No odbiór publiczności masz naprawdę pozytywny. Nie, no mam, no było cała arena, praktycznie 3000 osób. No jak ja wchodziłem, to wszyscy krzyczeli bonus. To było miłe, bardzo miłe. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję Poznań za to właśnie, że jesteście ze mną w tych trudnych chwilach i w tych dobrych chwilach. Mam naprawdę bardzo fajnych fanów. To już nie jest to, co było po prostu kilka lat temu, tak jak po tym wywiadzie u Pakola. To była szydera chyba trochę, nie? No, to znaczy się trochę beka i tak dalej, znaczy się... No nie miałem po prostu tak dobrze, jak mam teraz, nie? Bo wtedy tam wychodziłem na miasto i tam się podśmiechiwali i tak dalej, bo bonus to, bonus tamto, nie? Wiadomo, tam trzeba było jakoś zaistnieć w internecie, więc parę rzeczy takich robiłem, co dzisiaj bym naprawdę ich nie zrobił, nie? Po prostu, nie? No, ale wiadomo, żeby usłyszeć po prostu o kimś, nie? No to trzeba coś zrobić takiego... Tak. Spektakularnego. No, dokładnie, tak mówisz, nie? Czyli zmieniłeś się od tego czasu generalnie? Przeszedłeś przemianę? Wiesz co, zmieniłem się bardzo dużo. Bardzo mówimy od czasu wywiadu z Pakolem między innymi. Tak, bardzo się zmieniłem. Wiesz co, mam już swoją rodzinę, mam wspaniałą kobietę, Anitę, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Anitę. Tak, wspaniałego synka, który ma 2,5 roku. Jak się nazywa synek? Antoni. Antoni, pozdrawiamy również synka Antoniego. Dokładnie, tak. Będzie z niego fighter też? Albo raper? Wiesz co, no nie wiem czy fighter, czy raper, ale na pewno... Będę dążył, żeby był piłkarzem po prostu, żeby na pierwszym miejscu był sport, nie? Żeby nie było tak, że tak jak ja miałem na przykład, no ja też tam grałem w piłkę nożną, też nie dostałem się do Lecha Poznań, a byłem na testach i tak dalej. Wiadomo, wtedy były, nawet dzisiaj chyba są znajomości po prostu tam, wiadomo, trzeba tam trochę coś mieć zrobić, tak, żeby się dostać, ale mówię, no na sportowo na pewno będę go wychowywał, teraz chodzi do przedszkola, dodatkowo zapisałem go do szkółki,
piłkarskiej i co wtorek, co tydzień gra sobie 2 godziny w piłkę nożną na sali. Ma dopiero 2,5 roku, no i wiadomo, no im dłużej będzie grał w tą piłkę nożną, no mam nadzieję, że do jakiegoś klubu się na pewno dostanie, nie? No to trzymamy kciuki za Antoniego. Dokładnie. Pytanie od widza Michała z Kołobrzegu. Słuchaj, czy lepsza była Łokieć czy Kołowrotek? Wiesz co, no to zależy z jakiej perspektywy, tak? Czy Luj, ewentualnie mój dodatek, czy Luj Ogłuszacz właśnie. No. Wiesz co, no Kołowrotek to jest śmierć na miejscu, nie? No jak dobrze trafisz Kołowrotkiem, no to jest naprawdę petarda, nie? Jeżeli chodzi o Luj Ogłuszacze i Bułę Łokcie, no to wiadomo, no to jak wjedzie, to też można ciężko znokautować kogoś. No wiadomo, to są te słynne moje teksty, no. Tam Buła Łokieć, Kołowrotek, Luj Ogłuszacz i tak dalej, więc Luj z Cejepy. Więc, no są fajne techniki. No są, no są fajne internetu techniki. Już, hity internetu, dokładnie, no. Tak. Słuchaj, czy jest szansa, że jeszcze zawalczysz niebawem? Na przykład jak, nie wiem, Fame MMA, czy w jakiejś innej federacji? Wiesz co, nie, no ja już mówiłem, że już skończyłem definitywnie z walkami. Nie wiem, co by musiało się stać tak naprawdę, żebym wyszedł po raz kolejny do ringu czy oktagonu. Nie wiem, no jakbym dostał 1 000 000 złotych, to może bym się zdecydował, nie? Powiedz mi, bo kiedyś widziałem na filmiku chyba właśnie z Pakolem, że mówiłeś coś o Różalu, żebyś... Tak. Wiesz co? Jeszcze mówię, jak to wyglądało. No. Wyglądało w ten sposób, że ja po prostu kompletnie wtedy nie kojarzyłem Różala. W ogóle nie wiedziałem, że on tam walczył K1, że tam teraz MMA i tak dalej. Po prostu no, Pakol powiedział, że tam mam trochę mu naubliżać, nie? No i dobra, no ja podpuścił się tam, cię Pakol? Tak, podpuścił mnie, ja trochę się tam podkręciłem tego, za co przeprosiłem ostatnio Różala na gali, bo był komentatorem. Tak, Różal wszystko wie, jaka tam była sytuacja, mu tam powiedziałem, że właśnie wszystko przez Pakola i tak nie dalej. Nie żywi do ciebie żadnej urazy. Nie. Różal w porządku bardzo. Różal bardzo, bardzo jest w porządku. Więc Różal, jeżeli będziesz to oglądał, albo ktoś ci to po prostu pokaże, więc pozdrawiam cię serdecznie, Różal, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy i zbijemy pionę. Pozdrawiam cię, Marcin. Pozdrawiamy Różala, ja też jestem wielkim fanem. Chodziłem z nim na jedną siłownię do WCA. Super, tak. Warszawskie Centrum Atletyki. Dokładnie, tak, no tak, tam tak. Większość. Tak, byłem tam kiedyś też. No. Szpila tam teraz mocno ciśnie. Tak. Powiedz mi, co sądzisz o Najmanie? Powinien walczyć czy nie walczyć? Wiesz co, no to jest jego sprawa, nie? Wiesz co, no ja prywatnie Marcina Najmana znam, mamy się w znajomych nawet na Facebooku, ale no on organizuje te gale duże teraz, nie? Bokserskie. Tak. Byłem razem z moją Anitą rok temu na jego gali na... On w Częstochowie robi, prawda? Teraz robił ostatnią galę na... Nie pamiętam nawet, jak się nazywała ta gala. Na Stadionie Narodowym w Warszawie była ta gala rok temu i tam walczył między innymi właśnie Szpilka i inni właśnie bardzo dobrzy bokserzy z Polski. A powiedz mi, masz spinę z TD dalej? Bo kiedyś go dysowałeś. Wiesz co, nie mam. Macie kontakt? Wiesz co, jako taki kontakt, wiadomo, nie piszemy ze sobą, tam numeru telefonu nie mamy, ale mówię, widujemy się czasami na koncertach, tak? Teraz też się widzieliśmy ostatnio z TD. Bardzo pozytywna postać, no wiadomo, wcześniej go tam disowałem, tam na niego jechałem, on też na mnie jechał. Wiesz, to wyglądało na tej zasadzie, że ja miałem wtedy mega fame. I on tam, wiadomo, jak ja coś tam udostępniałem na tym pierwszym moim fanpage'u, jak miałem 140 tysięcy polubień, no to on udostępniał moje rzeczy i on i tam... I robił na nie disy. Nie, i on tam trochę toczył bekę z tych moich tych postów po prostu, nie? No i wiesz, i w końcu mówię, no jak on tak gra, no to ja też będę tak grał, nie? No ja też zacząłem tam, wiesz, udostępniać jakieś tam rzeczy, wypisywać jakieś głupoty i tak dalej. Ale mówię, teraz obecnie nie ma żadnej spiny, więc pozdrawiam Tedego. Pozdrawiamy Tedego, tak wielkie jest. Wielkie yo, pozdro 600 na rejonie, więc ogólnie spoko. Graliśmy nawet 2 lata temu na jego 40 urodzinach w Koszalinie. Zaprosił nas, razem z Body Christem zagraliśmy kilka piosenek. Kupił od nas cały nakład płyt, więc przyjechaliśmy zarobieni, nie? No i pewnie, i o to chodzi. Tak. A powiedz mi, twój ulubiony raper w takim razie, na którym się wzorowałeś całe życie? Wiesz co, powiem ci tak. Polski i zagraniczny. Ja od najmłodszych lat wychowałem się na Pei. Rychu Peja, SLU, Slams Attack, DJ Dex, nie? Wiadomo. No i nagła tak spawacza, nie? Fazi, Catch Me i tak dalej, Małpa.
Więc wzorowałem się właśnie na Pei, na nagłym ataku spawacza. Właśnie słuchałem wtedy, jak miałem po 13-14 lat, aha, właśnie ich kawałków, nie? Głucha noc, noc głucha, jak no, się odeznali grucha. Wiadomo, kureckie życie i tak dalej, no zajebiste w ogóle kawałki. Do dzisiaj mam mega formę Peja, więc też serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Rycha. Mam nadzieję, że kiedyś wpadnie, bo już go zapraszałem. Chciałem cię spytać o twoją macierzystą branżę, czyli YouTube też. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? Masz jakiś paru? Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie mam ulubionego youtubera, nie? Nie mam, nie mam. A WG? WG? No od niedawna mają ten kanał wyzwany, parę razy byliśmy. No widziałem wasze wyzwanie. Tak, parę razy u nich byłem jako gość tam na tych streamach. Bardzo fajnie mi się podobało, fajnie chłopacy sobie lecą. I mam nadzieję, że to się tak fajnie rozkręci, że też będą sobie zajebiście z tego zarabiać po prostu na życie. Coraz więcej sponsorów będą mieli i tyle, nie? Krusvilla oglądałeś? Oglądałem, ale to nie, do mnie, podchodzi. Nie podchodzi mi to kompletnie. Ale myślisz, że to jest bardziej reżyserka, czy to jest autentyk? Nie, to jest tam reżyserka. Ja jestem w temacie, ale nie będziemy tu o tym rozmawiać. Ale po prostu no, nie przepadam właśnie za tym kanałem, nie? Kto jest lepszy? Bonus BGC czy bonus RPK? To pytanie od Kasi. O kurde, no? Wiesz co, no, jeżeli chodzi o muzykę, to na pewno bonus RPK, tak? Bo to jest bez porównania, wiadomo, no, on już leci kilka dobrych lat i tak dalej. Ja dopiero zaczynam, można powiedzieć, swoją przygodę z muzyką, bo działam od 3 lat i tam wydałem te 3 płyty, teraz będzie 4. płyta. Zagrałem kilkadziesiąt koncertów, ale on tam zagrał ponad 100 na pewno koncertów. No, a jeżeli chodzi o MMAK1, to na pewno ja, bo on ani jednej walki nie miał. No tak. Tak to wygląda, nie? Ale też pozdrawiamy bonusa RPK, wiadomo, ciemna strefa zawsze na propsie, no nie? Tak. A co do tych koncertów, to masz, mówisz, wypełniony kalendarz? Czy nie do końca? Czy masz jakieś jeszcze luki? Wiesz co, nie. Na przyszły rok właśnie teraz dopiero robię sobie trasę koncertową, więc mam jeszcze dużo wolnych terminów. Ile za koncert bierzesz? Czy tajemnica handlowa? Wiesz co, nie. Tajemnicą to nie jest. Biorę 3000 za koncert. 3000? Tak, okay. Tak. Pewnie. Powiedz mi jeszcze, ile masz w tym momencie tatuaży? W tym momencie mam 8 tatuaży. Aha, czyli się nic nie zmieniło? Znaczy się zmieniło się ten jeden sobie tu wkleiłem ostatnio, bo miałem 7 i tu taki mikrofon sobie wrzuciłem, aha, nie? No to 8 tatuażek. No. Czego mogę życzyć bonusowi na nowej, zmienionej drodze życia? Wiesz co, przede wszystkim zdrowia. Zdrówka, no bo tego za pieniądze się nie kupi. Tak, za pieniądze zdrowia się nie kupi. Przede wszystkim zdrowia. I żeby po prostu dbać właśnie w trwałości tej rodzinie tam do końca jak najdłużej, żeby po prostu no, nic nie było takiego, żeby nas jakoś tam przekreśliło, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi, a pieniądze to jest drugorzędna sprawa, więc pieniądze zawsze, to jest rzecz nabyta, zawsze można zarobić, a rodzina jest najważniejsza. Mówię, przede wszystkim można mi życzyć zdrowia i tego, żebym po prostu wytrwał w tej rodzinie do końca życia, nie? No to chciałem ci bardzo podziękować za wizytę, jestem pod wielkim wrażeniem twojej przemiany, bonus. Słuchaj, od naszego sponsora firmy Mixit, bezglutenowa mieszanka zdrowej żywności, musli, które możesz sobie sam komponować, batoniki, wszystko wiesz, zdrowe, akurat dla fajterów, sportowców. Sponsorem bezglutenowych batoników i łakoci dla gości jest Mixit. O! Proszę bardzo, masz w takiej ekologicznej torbie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No tutaj jest, wiesz, wszystko, nie ma lipy, nie ma lipy, jakby powiedział Burnejka. No, Mixit, dokładnie. Słuchaj, wiesz. Tak. I to wszystko jest dla mnie? A jak? Poważnie? Jesz i baw się i jedz. No jak proszę. Najbardziej. Pewnie, ale, że tak. Super, fajnie.